witamy was w kolejnym odcinku. Nie zgadniecie z czego? Nie, no modernizacji to nie, ale Piotruś jest też z nami. Spryskania, ale szybkie tutaj popraweczki. Wczoraj testowałem, jak widzieliście na odcinku poprzednim, opryskiwać. A dzisiaj Stachu tu patencik taki zrobi, że o, tu dostawi, żeby te lance nie opadały tak. Bo niestety nie mamy tu samopoziomującej się lancy, więc trzeba sobie radzić z naszymi sposobami. Tak. Co tutaj jest? Co ty poparzycie? Tu do tego? Nie ma znaczenia, tu na dole, żeby było. Bez kitu, cykaj, zobaczymy. No w sumie jeden cior. No, ale Piotruś dobrze radzi, tu cykniemy. No. Czasami i ja zabłysnę wiedzę. Tak. Raz na rok to i kura pierdnie, jak to mówią to. No to ziłogaj. Palcem przytrzymaj. Tak. No co to, przecież nie poparzy. Dobra. No. O, widzicie? Klej. Teraz będzie luksus. Mamy bańkę naszykowaną. Dzień pogody, wczoraj ja pryskałem, Stachu był w robocie, to dzisiaj Stachu pryskałem, pomogę, bo ma więcej do pryskania, a jest okienko pogodowe, które trzeba wykorzystać. Także widzicie, tu jest załadowany Mauser. Ile wypryskamy, to nie wiem, czy Mauser, czy dwa. Pewnie dwa Mausery. Pakujemy z pompy do opryskiwacza, czy z Mausera do opryskiwacza pompą działamy. Myślę, że będzie szło. No wczoraj testowaliśmy to, minutę niecałą nabijało opryskiwacz, także jest petarda. Dobra, zobaczcie. O, luksus jest. Jedziemy ze sprzętem. Się nie mieści teraz opryskiwajką. Bemka stoi jeszcze i pakuj się, jedziemy z Piotrusiem. Myślę, że pójdzie szybko, no najgorzej to jest to napełnianie tej opryskiwacza. Zamknij drzwi, bo zawsze schodzi, bo żeby czy u mnie nawet jak się ładuje wężem, czy w Stachu jak ładuje przyjeżdżę do domu i specjalnie zbierze wodę, to też tak kurde schodzi kupę czasu z tym. Jedziemy od największych kawałków, tam zaczynamy, czyli od dzierżaw od prawej do Stacha aż pola. I wsio. Przepol mu te kłoki przed remontem. Jeszcze palił z wszystkim ostatnio. Jedziemy powolutku, żeby bańki nie zgubić. Stachu jest zapełniony, to tylko chlupa. No, chlupie no. Tylko do opryskiwacza. No bo przelał. Żeby mu pleców nie oblało. No, podaje się w głośnik. No, to jedziemy. A, my się rozkładamy. Stachu atakuje. No, ta lanca jest elegancko teraz jedna. O, jeżdżą sobie ludzie na obwodnicy. Jest git. Dobra, mamy to. Idziemy zobaczyć, jak teraz Stachu będzie działał. No, lecimy z pierwszym polem. W ścieżce oczywiście. No nawet elegancko, może troszeczkę tutaj jest za szeroko, bo jest omijas w środku i dlatego tak prawie, że po kołach jadę, ale wszystko się tutaj zgadza. Pryskamy, modernizacja opryskiwacza udała się. No i lecimy sobie. No.
tam Karol przyjechał 60-tką po prostu z wodą, żeby nie jeździć do domu, tylko tankujemy się na polu i pryskamy dalej. Chcę dzisiaj po prostu wszystko opryskać, ponad 11, no jest trochę roboty, pogoda dopisuje, nie ma co czekać z opryskami, bo już widać zachwaszczenie jest na plantacjach. Tutaj akurat mamy przeżyto siane dość wcześniej, tutaj po drugiej stronie ten gór, tu też jest przeżyto, tylko że siane po prostu później, no ale też opryskamy, także pogoda, no wiesz. Motopompa! Dobra, to by wam zastrzeć, nie chcę zatykać. A tak ładnie wygoła. Zatankowany kolejny opryskiwacz do pełna, jedziemy tankować beczki i szybę zostawimy, bo z przygodami. Awaria, także bez przygód się nie obejdzie, jak to bywa, nie? No. To jest który opryskiwacz? Czwarty? Czwarty. No, czwarty hektar. Czyli czwarty hektar, jakby można powiedzieć. No prawie. No. No to elegancko, to jedziemy, dawaj, bo szkoda czasu. No nie, no i tam będzie dalej, nie? Dobra, tam pojedziemy na ten, do ciebie od razu. Dobra. No to... Zamykamy wrota piekieł. Trzymaj się, bo szybę zgubisz, no. I tak to bywa. Beczka pryskana idzie. Która jest godzina? Zaraz wam powiem, ile nam zeszło z pierwszą beczką. Jest 15.24, półtorej godziny. I czwarty opryskiwacz jedzie, a u mnie zeszło dwa razy dłużej. No jest różnica. Jest fajna różnica. Jest fajna różnica w opryskiwaczu z beczki, jak się leje moment bombą, bo sekunda jest pełna. A nie trzeba się mordować. A nie trzeba się mordować z wodą z kranu. Za szybko. W przyszłym roku tak będziemy robić, że i u mnie i też tak zaczniemy. U mnie też tak zrobimy, że będziemy beczkę, będzie pryskać, akurat będzie opryskiwać cały plus Mauser. Petrusia zgubimy z tą szybą. Gaz spada. Zostawimy szybę i jedziemy po wodę. Przyjechaliśmy do źródełka. Mniejszym gazem! Gazem mniejszym! O! O, idzie! Kurde! O! Jak złe. Teraz się wir robi. Gaś sprzęta. Gaś, ile wyleci, to wyleci. O.
No i mamy to. Musiało wrzasnąć. No, bo wiesz, też wysokość jest duża. Zakręcaj ładnie i jedziemy. Kurde, moment. A? No i zatankowane, do pełna. Wyjeżdżamy i lecimy do Stachana Pola, tam powinien skończyć. Powinien... Co? Poczekaj, poczekaj. Cycka przyciąłeś? Jest? Kolejne tankowanko. Idealnie! Yes. Wy się zjechali. No. No, chociaż tyle. Tu jest korek. Masz, bo to najdroższe. Już nie puszczę gazu, czekaj, bo już prawie pełne. Dobra, gaś. Kurwa. Gaś. Mój. Ja mówię, gaś, on kurwa. Wyłączyłem gaz, to nie powinno już leć. Ja myślałem, że jest gaz, z gazu. Wyciągnij smoka, bo trza cały czas. Piotruś, szkoda wody. Woda droga teraz. No, jest. Mnie wyłącz, on. Myślałem, że wyłączył. Mnie wyciąga, bo się przeleje. A to chlupnęło. O. Luksus. No i co? Dobrze daje ten. Podpóreczka teraz elegancko. Chłopie, nie dałbyś rady pryskać, mówię ci. Mordęga była na tych dziurach. Bo tylko gibnęło go i już. Na stałej będzie. To teraz. No to trzyma fajnie akurat, bo to się składa w te, nie? Trochę na sprężynie też wiesz. No robi robotę, nie? A jak? No, panowie mnie zatankowali. Jadę! Synchronizacja musi być. Już, no jak tam Karol wspomina, piąta beczka, czyli praktycznie już piąty hektar za nami. Tutaj już ścieżki się niestety nie zgadzają, bo się pomyliłem, ale jak ja to mówi, a my to mówimy. Jak my to mówimy, uczymy się. Także... Także co, no uczymy się i będziemy działać dalej w tym temacie. Będziemy udoskonalać naszą... nasze rolnictwo. Załączymy sobie sekcję. Włączamy. I co, lecimy. Lecimy. 1500-1600 obrotów tutaj na tym, na prędkościomierzu pobranym na telefon pokazywało nam, że to jest w granicach od 5 do 5,5 na godzinę. Ciśnienie robocze na opryskiwaczu no to 2 bary, a
A więc wychodzi dawka 300 litrów na hektar, tam 200, 280, tam 290 dokładnie. I tak w sumie tam nawet tak wychodzi, bo Karol wczoraj tutaj sprawdzał u siebie, tam akurat ma równy kawałeczek hektarowy. Wszystko się po prostu zgadzało, nawet jeszcze zostało delikatnie w zbiorniku tam ze 20 litrów. Także dawka jest akurat, tutaj mamy jęczmień ozimy, no ten jest lepszy niż tam na kolejnym polu co mam. Tutaj gdzieś wcześniej siany był, no i to jednak zrobiło robotę. Tam trochę mokrości było niestety i po prostu no wymiech. Zobaczymy jak on przezimuje. I będziemy dalej wspomagać go wiosną jakimś nawozem. Zobaczymy jaka jego kondycja będzie po zimie, nie? Tam widzicie przyżółk, no bo jest mokro przy granicy i to przez to właśnie. I tak to się prezentuje. Karol tutaj nagrywa trochę z drona. Lecimy dalej, zaraz będziemy przejeżdżać na pszenicę, tam będzie mieszanka, jeszcze ta pszenica. No, jesteśmy teraz na kawałku pszenicy, którą brałem od Bartka, pozdrawiamy Bartka oczywiście. Powiem wam, że zobaczcie jak fajnie teraz zasiane, jak to wszystko ładnie tutaj wygląda. No, powiem wam, że super, jest tak, aż oko cieszy. Wszystko, wszystkie rajeczki elegancko widać. No naprawdę. Może coś tam będzie z drona, ale powiem wam, że dawno nie byłem na tym polu. Miło mnie zaskoczyło. Dla takich chwil, jak się widzi, jak to zboże tak ładnie rośnie, po prostu chce się pracować w tym polu. Naprawdę. Cieszy oko. Przedostatnie tankowanie, bo już z wami już... Nasze to już jest ostatnie tankowanie, Staszko se tam doleje. Ja se tam doleję, doleje. No to zostanie mu akurat to spryskać, zostanie mu jeszcze. Zostanie jeszcze mu na ten, na. Dobra, to jeszcze leje, taki 450. Zostanie, pokaż ile zostało w bańce. 1,5 litra. Tak? No, ciężko to wyczuć. Jest, no. 1,5 litra. 1,5 litra. Jeszcze zbiornik. Litr zostanie. No, to zostanie, czyli 8 hektarów. 8. 8 hektarów będzie spryskane. Elegancko. A mówiłem, że będzie więcej. A, no będzie, bo i tak dzisiaj nie dokończymy. No nie. Gazu. Piotruś, na kurs motopompy musisz iść. Na kurs motopompy musisz, Piotruś. Czekaj do wiaderka trochę. O, coś się rusza. Idzie. Dawaj, lej. Kurwa, mać. Jest, się dzieje. Moment przybywa. Jeszcze daj, jeszcze. Dobra, gaś. Wywar się wylał. Dobra, tyle co tam jest. Luksus jest. Jest zapasu jeszcze. A, włączę ten, mieszalnik. Jeszcze zostało ci wody, Stach. Co? Jeszcze zostało. No, ale to i tak jeszcze tam muszę jechać na 100 dołów. No to na podwórku zatankujesz resztę i już. Ogranie podał oprysku w pas. Gdzie od oprysków? No, końcówki sobie przeczyść jeszcze, ten. Filterki. Dobra, to jeszcze. No, jak już weźmiemy jeszcze. I fajrant.
No to koniec oprysków jesiennych. Następny odcineczek, zobaczymy co będzie. No słynny, miała być kurde ona, nie 30. Orka, oreczka, orunia, ugorów będzie jeszcze. No, o, Stachu będzie jeszcze orał ugory. Wykończył te niedokończone, gdzie nie dało się wjechać, bo teraz akurat przeszło. A później co jeszcze? A to w listopadzie dopiero gdzieś zrobimy, jak Stachu wyrwie rzepę, dopiero 30 morka. Także będzie taki odcinek specjalny, zakończenie sezonu w polu, takiego sezonu robót w polu. 30 na pełnej, z trzaskiwami. Dwa obciążniki, wy na błotnikach i wtedy do oporu. Nie ma szans, że nie pójdzie. Spuścimy powietrze w szuponach. Tylko ma być dobrze zaorane. Nie będzie biedy, tylko ścinaczyń zakładaj. Czy załóż tylko tam wyżej. Montuję, tylko wyżej. No, wyżej to ta. Wyżej będzie luksus. Będę miał czas i chęć miał. W przyszłym roku, w tym roku już nie trzeba. Na przyszłe orki dopiero, na przyszłym roku. Bo ile co, zostały tu ziemniaki i tam łowiec jeszcze, nie? No ale to dwójką, nie? Bo to jest to. No. No i tak, no to kończymy odcineczek na koniec dnia, to nic. Trzymajcie się do następnego odcinka, widzimy się. No, widzimy się. Niebawem. Gdzieś tam. Gdzieś tam, niebawem. Na razie. Nara. Nara.